takie długie i bez włączeń? No, a teraz mamy właśnie przed sobą zegar niemiecki, kwarcowy, elektryczny, który jest wierną repliką zegara podróżnego z XVII wieku o balansie pionowym. Proszę spojrzeć, jakie to ciekawe rozwiązanie jest. Balans pionowy. Poruszymy nim. O, to tak wygląda. Tak się rusza w lewo i w prawo. No, w tym momencie jest uszkodzony, on jest po upadku, tutaj ma zgnieciony lewy róg, lekko wtłoczony. Cyferblat się lekko przestawił, ale my go tu zaraz ogarniemy. No, nie mówiąc o innych zegarkach, które są sprawne, tutaj na przykład Atlantic, tutaj amerykański watch kieszonkowy, Waltman, no, Neonet, dobrze, nieważne. Także Alladino za chwilę bierze się do reparacji zegara podróżnego niemieckiego w Mosiądzu, pięknie przeszklonego, o balansie pionowym, ruchu kotwicznym, o napędzie elektrycznym, gdyż jest to replika. Oddajmy głos do studia Alladino Real Life.